Ja jestem pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. Alleluja. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z nami wszystkimi. Przez świętą dzisiejszą sprawujemy w intencji Darka, Andrzeja, Konrada, Marka, Krzysztofa i Jana, a także za dusza Adriana Fibiga, Eweliny Grochowskiej, Wojciecha Skorskiego i Zofii Jeleń. Za zdrowie Joanny Mirkowskiej, Joanny Szczepankiewicz-Batek, Rafała Purwina, Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego, Lalki Podowińskiej, a także w intencji Bogu Wiadomej. Uznajmy przed Bogiem, iż jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Posłuchajmy teraz czytań z Pisma. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wiecie, jaki byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, jakie mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczyłem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, naglany duchem, udaję się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, w których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Deszcz obfity wysłałeś, Boże, Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, które w swojej dobroci dałeś Bogu. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Niech Pan będzie przez wszystkie dni błogosławiony, Bóg, który nas dźwiga co dzień, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, Pan nas ratuje od śmierci. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania.
A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem. Oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. Oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze są na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To jest taki moment bardzo trudny dla każdego człowieka, który ma świadomość upływającego czasu i który ma świadomość nieuchronności własnego odejścia. To jest taki moment, który można przeżywać dwojako. Można go przeżywać ze smutkiem, z rozterką, z przerażeniem i ze strachem. Ale można go też przeżywać z radością. Można go przeżywać jak święty Paweł, który powiedział, wiedząc, że wracając do Jerozolimy naraża się na śmierć, on wiedział i mówił swoim uczniom, że jest szczęśliwy, bo jedyne, czego się lęka, to to, aby dokończyć biegu, aby wypełnić zadanie, które dał mu Jezus. My bardzo często mamy podobnie. Mamy bardzo podobnie, bo często jest tak, że kiedy zbliża się godzina, kiedy rzeczywiście mamy przeczucie bądź poczucie zbliżającego się czasu, to często zamiast cieszyć się, że udało nam się tyle zdziałać, martwimy się tym, co zostaje. Myślę, że dzisiaj zarówno Jezus w Ewangelii, jak i święty Paweł w dziejach apostolskich, czytając z Nowego Testamentu, dają nam bardzo wyraźny sygnał, że nie musimy się bać. Nie tylko, że nie musimy się bać, ale że możemy się cieszyć i radować, ponieważ to, co nam zostawili, to, co nam dali, jest wieczne. Jezus w swojej modlitwie podczas ostatniej wieczerzy ofiarowuje nas Ojcu, ale de facto mówi: Ojcze, oni są Twoi. A więc nie wygubisz tego, co Twoje, bo nie wygubisz w swojej własności. I to samo mówi o nas. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I to jest wielka tajemnica naszej wiary. To, że nie musimy się bać śmierci. Bo dopóki wierzymy w Boga Ojca, dopóki wierzymy w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego Pocieszyciela, nie musimy się bać śmierci, bo choćbyśmy umarli dla świata, dla Boga żyć będziemy wiecznie. Trzymajmy się tej myśli, radujmy się, oczekując Ducha Pocieszyciela, bo to już tylko kilka dni. Już za kilka dni będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego. I z tą nadzieją Pocieszyciela i tą nadzieją pocieszenia chcę Was dzisiaj wszystkich zostawić. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśmy dzisiaj gorąco nasze prośby. Módlmy się za Darka, Andrzeja, Konrada, Marka, Krzysztofa i Jana. Niechaj dobry Bóg prostuje ich ścieżki. Niechaj Duch Pocieszyciel podtrzymuje ich w swojej łasce. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zdrowie Joanny Miłkowskiej, Joanny Szczepankiewicz-Batek, Rafała Porwina, Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego i Lalki Podowieńskiej, aby dobry Bóg wrócił im zdrowie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę Adriana Fibiga, Eweliny Grochowskiej, Wojciecha Skorskiego i Zofii Jelen. Niechaj dobry Pan przyjmie ich do swego królestwa z pełnią radości.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również w intencji Bogu wiadomej, a także we wszystkich tych intencjach, które mamy w sercach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze prośby. Raczej wysłuchać. Ześlij nam Ducha swego Pocieszyciela i napełnij nasze serca radością, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś teraz i na wieki. Przystąpi stawią wody i wina. Daj nam, Panie Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy to wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, bo stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojąc przed Tobą, to był pokory sercu skruszonym. Nasza ofiarka Cię dzisiaj, tylko nasze Tobie, Panie Boże, byśmy Tobie dorokowali. Opowiedzmy, Panie, z mojej winy, oczyś mnie grzechu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę ze Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pocztach nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które Ci składamy. I przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca wznosimy je do Pana, dzięki składają Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym biskupem Ronem, biskupem Terem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, Joannie Mirkowskiej, Joannie Szczepankiewicz Baty, Rafale Purwini, Elżbiecie Pawłowskiej, Szymonie Gałkowskim, Lalce Podobińskiej, Darku, Andrzeju, Konradzie, Marku, Konradzie i Janie i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiary i oddanie są Ci znane. Zanim składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają, wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, z czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryją, zawsze Dziewicą, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba i Jana Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona, Jadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy, Damiana i wszystkich Twoich świętych.
przez ich zasługi i modlitwę otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dąż do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swojej świętej, czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swego Ojca Wszechmogącego, dzięki składając Tobie, błogosławił, łamał i rozdawał swym uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje świętej, czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swym uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Twoją śmierć, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama, oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali ukryte błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, Adrianie Fibigu, Ewelinie Grochowskiej, Wojciechu Skorockim i Zofii Jeleń, którzy przed nami odeszli z znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział w wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie spłów naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobre ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania, po trowieciu uczynił słowami pokój Wam, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech będzie z nami. Ciało krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który naczynił, będziemy przyjmować i pomogą osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty zbawiający jest udział w nim Ducha Świętego przez swoją śmierć zdrowe życie świata, wybrany przez Najświętsze Ciało Krew Twoją od wszelkich nieprawości mojego wszelkiego z łaski, a także bym zawsze zachował Twoje przykazania i dozwolił mi dołączyć się od Ciebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj nas strzeże na życie wieczne. Krew Chrystusa niechaj nas strzeże na życie wieczne. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami, pokornie Cię błagamy, aby ofiarę, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Zostańmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie dziękuję.